21 kwietnia podczas mszy świętej w kaplicy Lwowskiego Seminarium Duchownego czterech kleryków trzeciego kursu, Piotr Gordijenko, Nazar Zuzak, Kazimierz Wawrycz i Aleksander Klimow, otrzymali strój duchowny. Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Leon Mały. W liturgii brali udział biskup senior Marian Buczek, rektor Lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz prałat Piotr Brzeski, także księdza, wykładowcy i wychowawcy seminarium oraz proboszczowie rodzinnych parafii seminarzystów. Та настоятелі родинних парафій третьокурсників. Siódmego kwietnia modlitwą pielgrzymów rozpoczęło się regionalne spotkanie TZ we Lwowie. Potrwa ono do 1 maja. W spotkaniu tym uczestniczyło ponad 2000 wiernych. W ramach spotkania odbyły się wspólne modlitwy, warsztaty, konferencje, spotkania dyskusyjne, zabawy i konkursy, zwiedzanie świątyń, muzeów, innych ważnych miejsc miasta Lwowa. Uczestnicy mieszkali w rodzinach lwowian, we wspólnotach religijnych, szkołach. Dla pielgrzymów we Lwowie przygotowano także specjalne bilety komunikacji miejskiej. Jak świadczyć o nadziei zmartwychwstania? Przede wszystkim nie słowami, a naszym życiem trzeba świadczyć o miłości Chrystusa do każdego człowieka. Zmartwychwstały Chrystus położył pomost między życiem i śmiercią, między rozpaczą i nadzieją. Most, który zwycięża śmierć i przemoc. Naśladujcie Chrystusa nawet tam, gdzie to wydaje się być niemożliwe. My też możemy budować pomosty. Życzę Wam błogosławionego i pożytecznego spędzonego czasu w takim pięknym mieście Lwowie. Chrystus zmartwychwstał. Błogosławię Was wszystkich. Chcę powiedzieć Wam, dobrze, że jesteście tutaj. Lwów wita Was i dziękuję za Wasze świadectwo wiary. Lwów lubi i szanuje Was. Otwiera przed Wami swoje serce i łączy się w modlitwie. Chrystus zmartwychwstał. Na świętej uczcie baranka, odziani w szaty zbawienia, przebywszy Morze Czerwone, ku czci Chrystusa śpiewajmy. O Jego ciało nas karmi, na krzyżu za nas wydane, a Jego krwią napojeni, żyjemy odtąd dla Boga. Dwudziestego siódmego kwietnia w Liverpoolu zmarł Alfie Evans, chłopiec, który okazał się w centrum procesu sądowego i za którego się wstawiał papież. 23 kwietnia lekarze dwuletniego chłopca, który cierpiał na uraz mózgowy, odłączyli go od aparatu oddechowego, utrzymującego go przy życiu. Według szacunków lekarzy, Alfie powinien był umrzeć za kilka minut po odłączeniu aparatu, jednak żył jeszcze prawie przez tydzień. Lekarze brytyjskiego szpitala, gdzie przebywał Alfie, jak również niezależni eksperci medyczni, przyszli do wniosku, że jest niemożliwe wyleczyć chłopca. W ciągu jednej doby Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Włoch przyznało Alfiemu Evansowi obywatelstwo włoskie, żywiąc nadzieję, że posprzyja to natychmiastowemu przeniesieniu go do szpitala w Rzymie. Papież Franciszek podtrzymał rodzinę, spotkał się z jej członkami, lecz mimo wszystko sędzia brytyjski odrzucił apelację, czego konsekwencją była śmierć chłopca.